Pamiętamy o naszych bohaterach. Wojciech Korfan to wybitna postać. Nie ma co ukrywać, jeden z głównych architektów powrotu Śląska do macierzy. Ten czas sierpniowy, Bitwa Warszawska, II Powstanie Śląskie, też męczeńska śmierć doktora. To wszystko pokazuje, że na Śląsku jest wielu bohaterów, których przypominamy, których odświeżamy. Ich niezłomna postawa doprowadziła do tego, że Śląsk jest polski. Bardzo się cieszymy, że jest pomnik i będziemy tutaj przyjeżdżać co roku. Bardzo ważna data, ale też liczy się obecność i pamięć. I to, żeby pamięć o Wojciechu Korfantym, o powstaniach śląskich żyła, szczególnie wśród młodego pokolenia i wydarzenia w zeszły weekend w Parku Śląskim, czyli skwer, otwarcie. Bardzo ważna dla nas, bardzo ważne dla nas wydarzenie. No i tutaj dzisiaj w Warszawie przypominamy, pamiętamy, pokazujemy warszawiakom, że Wojciech Korfanty na Śląsku to bohater. Jeśli chodzi o politykę, to był bezkompromisowy, twardy, zawsze dążył do swoich celów. Tym celem była właśnie Polska. Tym celem było to, żeby na tych terenach ta Polska, żeby ta Polska powróciła tutaj na te tereny. Mimo wszystko jednak znalazł tą drogę Śląska do Polski. Ślązacy uwierzyli w siebie, że mogą tą batalię o Śląsk wygrać. I to jest chyba najważniejsze. Tak, bo my mówimy lekarz, ale to był ważny dziarz plebiscytowy, wielkopolanin, arystokrata, który tutaj na Śląsku leczył, mieszkał i walczył o Śląsk. Warto o tej postaci pamiętać, bo to jest postać ważna nie tylko dla środowisk lekarskich, ale również dla regionu śląskiego.